Dzień dobry, witam Was. 3 stycznia. Ja Was witam już w nowym roku. Mamy godzinę 10:18. Mamy środę. I już nowy rok. Wczoraj Wam wrzuciłam filmik z Sylwestra. Co tam u nas, jak tam się bawiliśmy. Co tam u mnie po świętach. A dzisiaj wracamy do codzienności, do nagrywania i miałam kilka materiałów. Rozbiłam je tak jakby na dwie części, bo dzisiaj też mam, pokażę gadżety sylwestrowe, które polecam. Więc to będzie taki łączony vlog z tym, bo wczoraj mi nie starczyło pamięci na tablecie i musiałam po prostu rozdzielić to na dwie części. Także teraz witam Was w nowym roku. Jedziemy z koksem, działamy na nowym, w nowym roku. Ja działam już ze swoimi sprawami, a mianowicie będę miała staż i próbuję znaleźć jakieś miejsce, gdzie bym mogła odbyć ten staż, więc widzicie już tutaj, można powiedzieć, zawodowo działam. Szkoleniowo, zawodowo. Także szykuje się ciekawy nowy rok. I zaraz nastawię sobie statyw, tylko oglądam telewizję, skończę program. Porozmawiamy sobie co dalej, jakie mam plany, co będę realizować. Także witam Was w nowym roku. Zaczynamy nowe działania, nowe wyzwania. I słuchajcie, mam zapalone światło. To dlatego, że jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Pada śnieg, słuchajcie. Jak na święta nie było, tak teraz normalnie pruszy dosłownie. I miałam ciężką noc, nie spałam prawie do 4:00. Teraz wszystko mnie tak, wiecie, rwie, boli. A to zmiany pogody. Także zima do nas wróciła. Ciekawe na jak długo. Zapowiadają, że będzie jakiś monstrum. Zobaczymy, wszystko się okaże. Już będę miała pierwsze warsztaty. Za tydzień z tego, tam gdzie mam mieć staż, więc super. No i co, zaczynamy działanie. Także ja skończę swój program i nastawię statyw, odezwę się do Was. Witam Was ponownie z mojej kanapy. Witam Was ponownie z mojej kanapy. Jak zawsze standardowo. Ładnie zrobiona tym razem. A nie rozgarniasz. Witam Was jeszcze raz w nowym roku. To już oficjalnie. Powracamy do nagrywania codziennych vlogów. Oczywiście wtedy, kiedy będę mogła, kiedy będę dawała radę. Mam do Was fajne, dla Was fajne plany na te vlogi. Muszę tylko trochę pogarniać parę rzeczy. Także bardzo fajnie u mnie się zaczyna troszeczkę dziać. Wcześniej Wam wspominałam, działam troszeczkę ze szkoleniami, ze stażem, więc może się uda, że będę miała w tym roku staż. Także fajnie by było. Dzisiaj pogoda nie sprzyja niestety. Jest taka najgorsza pogoda, której po prostu ja nie lubię. To znaczy, że pada śnieg od rana. Wczoraj miałam ciężką noc, nie spałam do 4:00. Kręciłam się w łóżku. No i co? Dzisiaj wstałam taka niedospana. Nogi mnie trochę rwały od tej pogody, ale już jest ok, chociaż jest takie ciśnienie, że ledwo wytrzymuję i chcę się spać. Więc chyba możliwe, że wypiję jeszcze słabą kawę.
Przepraszam. Możliwe, że wypiję jeszcze słabą kawę. Także startujemy z tym nowym rokiem. Startujemy z działaniem. Zaczynamy. I co? Moje postanowienia to oczywiście dbać o siebie jeszcze bardziej niż do tej pory. Zacząć jeszcze więcej spacerować samemu, chociaż no chcę działać po prostu ze sobą i ze swoim zdrowiem jeszcze bardziej. No i oczywiście ćwiczyć. W tym roku udało mi się to częściowo, ale działałam. Ale w tym roku jeszcze bardziej bym chciała. No i tak jak mówię, z tym stażem no też działam. No i dzisiaj jest taka najgorsza pogoda, której nie lubię. I teraz właśnie zauważyłam przez okno, że pada taki mokry deszcz, taka mokrzyca tak zwana, której totalnie nienawidzę, przy której się najgorzej czuję. To nie jest tak, że ja się czuję źle, tylko człowiek jest taki, wiecie, klepnięty, że tak powiem. No i wczoraj wam wysłałam filmik sylwestrowy. I tam opowiedziałam, co u mnie. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, to mam dla was jeszcze później w późniejszych klipach. Zobaczycie sobie gadżety na sylwestra, które wam polecam, które się fajnie sprawdzają. Jeśli robicie domóweczkę, to są bardzo fajne gadżety i myślę, że powinny być w każdym domu, bo to są naprawdę za grosze na każdą kieszeń, także bardzo polecam, zaraz zobaczycie. Bo wczoraj chciałam zbrać tą jedną całość, ale mój tablet tak jakby nie przyjmuje więcej minut filmiku, więc musiałam to jakoś rozbić na części i będą dwa filmiki za to. Więc dwa filmiki już dla was mam przygotowane. No, no i tak jak wcześniej też wspominałam, to są rzeczy, które bym chciała osiągnąć. No i jak również z YouTube'em bym chciała osiągnąć, przybyło was trochę. Dziękuję bardzo, ale nadal stoimy w miejscu. Mam nadzieję, że się rozminę. Chciałabym namić do 1000 miejsc, które będę nad tym pracować. Będę się starała, żeby was nie zanudzać. Oczywiście są dni, kiedy no, będę siedziała w domu, tak jak dzisiaj, bo jest tragedia. Ale będę naprawdę starała się rozwiązywać to jakoś w taki sposób, żeby nie było nudy. Zbieram pomysły. Częściowo już mam, a częściowo zbieram. Także no dzisiaj jest taki dzień, taki nie do życia. Witam ponownie i słuchajcie, przyszłam wam opowiadać, jak tam nasz sylwester. Właśnie skończyłam oglądać Dzień Dobry TVN i tutaj mam, przyniosłam gadżety, dzięki którym impreza sylwestrowa w domu sprawi to, że no będą wszyscy szczęśliwi. Gadżety, maski, to jest jeden, taka maska. Kolejny gadżet, to mamy tutaj, o, taki a la szampan. Tutaj mamy usta. tutaj jest kieliszek do tego szampana. Oj, 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 bo mi się posprajały, muszę taśmą tutaj. I ja to zostawię do następnego roku, bo można fajnie wykorzystać. Mi się przekrzyniły, ale to są, o, takie gwiazdki. Tutaj jeszcze mam wąsy. I znowu mi się pokleiły. Dobra, i tu jest napis not drunk. A tutaj jest drunk. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj widzę odwrócone literki.
Mam nadzieję, że wy dobrze będziecie widzieć. No, także takie fajne gadżety, które robią robią całą imprezę. Kolejną fajną taką gadżetową sprawą są takie rurki, pałki świecące. I ja mam tutaj tego dużo, to był cały zestaw w takim pudełeczku i to kupiliśmy z narzeczonym w Irsie i to kosztowało, słuchajcie, 5 zł. Także to naprawdę jest szał, jeśli chodzi o imprezę sylwestrową. No nie? Fajnie było. No. Tutaj można robić wymyślne rzeczy, można sobie, o, proszę bardzo, na łeb założyć, znaczy na głowę, przepraszam, ale tak żartobliwie. Można zrobić sobie naszyjnik z tego. Mama na przykład sobie zrobiła, o, proszę, kolczyki, ale kolczyki. Także dużo śmiesznych rzeczy można porobić. To najfajniejsze jest moim zdaniem. Także również polecam ten gadżet. Co prawda już się wyświeciło, bo to się łamie i świecą. Ale ja sobie to zostawię na pamiątkę. O właśnie, na pamiątkę. Kolejną rzeczą, nie wiem czy pamiętacie, ja wam nagrywam co roku teraz takie filmiki ze świateł w chustce. Ja sobie to kupiłam. To jest taka korona świecąca. I ona też robi robotę, bo świeci, a na Sylwestra to wiecie, można sobie się bawić. I ustaliłyśmy z mamą, że co roku będziemy, jak tylko będziemy mogły, na takiej imprezie i sobie będę kupowała różne te opaski, bo i są uszy króliczka, widziałam, rogi diabełka są, takie różne, a to później fajnie na Sylwestra, wiecie, się przydaje. Także kolejny gadżet i tutaj fajny gadżet, perunka kolorowa, ona już nie wiem ile lat ma, te kłaki jej tutaj powypadały już, ale ona też robi swoją robotę. I jeszcze mama mi też fajny, no i wiadomo czego nie może zabraknąć, no to takich słomek się dmucha, prawda, i one tam na północ, no wiecie, one tak nie będę prezentować, bo jeszcze mi kamera pęknie. Także to jest też fajny gadżet. I one były gdzie? W Actionie? No. Bo w Actionie też jakoś 5 zł kosztowały. Także mega sprawa. Tu już wykończony jeden, prawie. Takie trzy. To chyba w Actionie też za 5 zł. Serpentyny. Serpentyny zawsze na każdą imprezę. No i u mnie Sylwester, ja nie strzelam fajerwerkami. U mnie Sylwester to tylko zimne ognie. Ja nigdy nie strzelałam fajerwerkami. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich, jak i również zwierzątek, które bardzo przeżywają Sylwestra. I ja używam tylko i wyłącznie zimnych ogni, więc moim zdaniem Sylwester bez zimnych ogni to też nie Sylwester. I jeszcze fajną furorę, ja to nazywałam takie pierścienie mocy, ja to tak nazywałam. I one też mają takie kolorowe cóż, takie o, no jeszcze mi się, czy nie? To się też łamie i to świeci, tylko niestety minusem jest, że bardzo szybko to traci swoją moc. Najmocniejsze kolory były zielone, jeszcze gdzieś mam inne, ale się pogubiły w trakcie zabawy. No i balony. Balony to wiadomo, też robią swoje robotę. No i mam tą kurtynę. Kurtynę kupiłam w Actionie za 5 zł. Jeszcze jest karnawał, więc dokupię jedną. Czekajcie, jeszcze mam coś. No i dobra, jestem już. Musiałam zabrać. No i nieodłącznym elementem takiego semestra jest kula dyskotekowa. Ja mam dwie. To na dumkę to robi już w ogóle taką robotę, że goście są zachwyceni.
i tu mam taką. Ona się tak kręci. Dobra, nie będę wam świecić po oczach. Tylko na chwilę. I tutaj. Aha. Ta jest z głośnikiem. Ja ją kupiłam teraz niedawno, znaczy dostałam na święta, ale one są w Akronie za 40 zł. Także proszę bardzo. Szalona impreza. Także takie gadżeciory, że tak powiem, robią największą robotę. Tą kupiłam x lat temu w Biedronce i nadal mi działa. Ona ma chyba z 4 lata. Ale ta ma lepszą moc niż ta. I bardziej na całe pomieszczenie jest rozproszone to światło, więc kule dyskotekowe jak najbardziej skazane na takie imprezy domowe sylwestrowe i one robią praktycznie największą robotę. Tutaj jeszcze mamy mega gadżet i on też się sprawdzi. Poczekajcie, niech no ja go tylko wyciągnę tego dziada. A mianowicie to jest ten taki ogromny głośnik, tak was pokażę. I on ma też światełka takie dyskotekowe. Dostaliśmy go od narzeczonego taty. I on zrobił naprawdę całą robotę. Brzmienie daje. To jest ogólnie głośnik, że ma radio, ma tutaj wejście na kartę microSD, czyli możecie sobie swoją muzykę, można tu pendrive'a, nie? Też połączyć. Można. Pendrive'a z muzyką, tylko że on nam się rozładował i niestety rodzice nie zdążyli posłuchać. Bo my zaprosiliśmy rodziców w tym roku do siebie. Rodzice nie zdążyli posłuchać, bo nam się rozładował, ale taki bas ma, że to zrobi furorę na imprezie, bo ja ogólnie mam tą kulę Tom z Akrona, ona jest z głośnikiem, ale takiej słabej jakości jest. Ale samą kulę jako Bayer gadżet polecam. Także dzisiaj wam pokazałam, jak fajnie przyozdobić mieszkanie na Sylwestra i jak zrobić, żeby goście się dobrze bawili. Bo to jest najważniejsze, prawda? Także ja miałam takie gadżety i uważam, że domówka, jeśli chodzi na sylwestrową moc noc przywoju, że tak powiem, jest fajnym rozwiązaniem. No bo naprawdę są teraz takie czasy, że no nie każdego stać na jakieś wyjścia, a bale to już kosztują ohoho, no nie? Że za te pieniążki można zrobić, umówić się z osobami, że jedna osoba zrobi to, inna to. Ja na przykład już wam wcześniej mówiłam, że zrobiłam sałatkę z zupy chińskiej, pałki, z kurczaka i przystawki po prostu takie do przekąszenia. No i powiem, że bardzo fajnie było. Pośmialiśmy się, porozmawialiśmy, pomyliliśmy z tymi gadżetami. To naprawdę robi fajną furorę, bo nie ma nudy przy tym. Znaczy ogólnie nudy nie ma na imprezie, ale wiecie, to urozmaica całą imprezę. Także było śmiesznie, bo wcześniej się rozgadałam. Teraz się rozgadałam, ale wiem, że niektóre osoby lubią takie filmiki. Zaraz przysiądę na montażu. Tylko jeszcze ogarnę tutaj co nieco. No i tak jak mówiłam, się śmiałam, że wyjęłam pierścionki. Tutaj, jeszcze zapomniałam czapeczka. Takie czapeczki. Ale gdzieś się też zagubiły w akcji, bo były takie trzy. Jeszcze była srebrna i różowa. Także czapeczki to jest podstawa każdych imprez, moim zdaniem. No i też się zagubiły gdzieś w akcji. Ale będę sprzątać tutaj zaraz to. No jeszcze trzeba otworzyć
o malance. Generalnie wczoraj odgrzaliśmy, tam wiecie, delikatnie sprzątnęliśmy, ale no wiadomo, jak to konfetti i te inne majery, one się roznoszą po całym mieszkaniu i trzeba ich tak odkurzyć. Było fajnie, strzelali, ale nie słyszałam jakoś tak dużo. Nie było tak spektakularnie jak kiedyś, no nie? Nie. Bardziej spokojnie było, no i dobrze właśnie. Tylko, no i mówię, ja nie strzelam, ja używam tylko zimnych ogni. A jeszcze jeden gadżet, który wczoraj zużyliśmy, to było konfetti. Także konfetti też polecamy. No i słuchajcie, na dzień dzisiejszy zakończę tego vloga. Jeszcze dzisiaj potrzebujemy odpocząć i trochę roboty mam. Jutro zaczynamy od nowa nagrywanie. Będziemy nagrywać codziennie, przynajmniej będę się starała, bo nie zawsze mogę. Także witam i życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, aby ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni. Ja nie składałam Wam życzeń Sylwestra, bo szczerze mówiąc, tak wszystko się szybko działo, że normalnie człowiek, wiecie, był przejęty imprezą i przygotowaniem na imprezę. Także wszystkiego dobrego na nowy rok. Oczywiście proszę o kciuki do góry, subskrypcję i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, cześć, pa!